trwają prace przy budowie trzeciego etapu Ełckiej Promenady. Od schodów na osiedlu Jeziorna do ulicy Świętego Wojciecha powstanie ponad kilometrowy odcinek ciągu pieszo-rowerowego. Po zakończeniu inwestycji Ełcka Promenada będzie miała 6 km długości. Mówi Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta. Budowa trzeciego etapu promenady miasta Ełku, można powiedzieć, dobiega już końca. Został wykonany bardzo duży odcinek na osiedlu Jeziorna. Jest to odcinek ponad kilometra i w ramach tej inwestycji przewidzieliśmy budowę ścieżki pieszej, odrębnie też ścieżki rowerowej, która wykonana jest w kostki bezfazowej, czyli takiej kostki, po której gładko się jeździ rowerem na rolkach. Zamontowane zostaną ławki i latarnie, a na jeziorze stanie pomost w kształcie litery T. Koszt inwestycji to ponad 2 600 000 zł. 70% tej kwoty to dofinansowanie unijne. Prace mają zakończyć się w połowie czerwca tego roku. Trwa również rozbudowa ścieżki rowerowej na promenadzie od ulicy Zamkowej do Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Powstanie tam prawie 850-metrowy chodnik przeznaczony dla rowerów. Jest to ścieżka rowerowa, która ułatwi spacerującym życie na naszej promenadzie, ponieważ mieliśmy częste skargi od pieszych, że rowerzyści utrudniają im spacerowanie. W związku z tym na naszej promenadzie w tej części będzie część jezdna, samochodowa, będzie część rowerowo-rolkowa i będzie część spacerowa. W ramach tej inwestycji pojawią się też takie miejsca przystankowe, stoliki, ławeczki, stojaki dla rowerów po to, żeby rowerzyści mogli odpocząć. Te inwestycje planujemy zakończyć około połowy maja tego roku. Koszt tej inwestycji to ponad 500 000 zł. Dofinansowanie unijne wynosi ponad 60%.